Jesteśmy już na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam przede wszystkim naszych czytelników i witam gościa, panią Katarzynę Bondę, autorkę bestsellerowych kryminałów. Dzień dobry. Ale okazją do naszego spotkania jest Tydzień Bibliotek. I chciałabym panią zapytać na początek o jakieś wspomnienie, może być mroczne nawet, z biblioteki. Czy pani ma jakieś takie wspomnienie związane z biblioteką, z wypożyczaniem książek, z bibliotekarką może ulubioną? A, znaczy nie mam za bardzo mrocznych chyba, to znaczy ja mam takie wczesne wspomnienia, bardzo miłe, dlatego że moja mama swego czasu pracowała w bibliotece. Ogólnie jakby była chemikiem i była szefową laboratorium i robiła jakieś swoje autorskie recyktury różnego typu w zakładach drzewnych, w miasteczku, w którym pochodzę. Ale w trakcie tej całej pracy musiała jakby przerwać, zostawić ten swój zawód, dlatego że dostała raka. Wyszła z tego, była bardzo właściwie no, jeszcze nie starą osobą, miała 40 kilka lat, pokonała ten nowotwór, natomiast już nie wróciła nigdy do laboratorium. I dostała propozycję pracy w bibliotece, prowadziła ogromną bibliotekę w miasteczku, z którego pochodzę. I ja jako dziecko, no, pamiętam, jak wracałam ze szkoły, no to szłam do biblioteki, do mamy. Pamiętam też stemplowanie książek na pierwszej, 17 i ostatniej stronie. Natomiast to, co pamiętam bardzo dobrze i co jest dla mnie takim, myślę, że tak z tyłu głowy pamiętam o tych moich wycieczkach, ponieważ w każdej bibliotece są takie rejony, takie miejsca, do których się nikt nie zapuszcza. To znaczy, ja nie wiem, jak jest teraz, być może te biblioteki się zmieniły, ale w tamtym czasie były takie miejsca. Są po prostu rejony pełne książek, których nikt nigdy nie otworzył. Ja pamiętam, że się udawałam tam często, dziś pamiętam to ku przestrodze. Były tam książki, które nigdy nie były rozcięte, jeszcze były takie książki, gdzie się rozcinało strony. I ja do dziś jakby myślę o tym jako takim elemencie, który może mnie spotkać i nie chciałabym tam się znaleźć z moimi książkami. Także myślę, że jakby książka jest takim przedmiotem magicznym, że on uruchamia się, jakby zaczyna, ożywa. W momencie, kiedy ktoś go bierze do ręki i zaczyna obcować z tą historią, do tego czasu, kiedy pani czy państwo nie zaczniecie jakby odtwarzać tej historii, którą ja wymyśliłam w wyobraźni, ona po prostu nie żyje, ona jest martwa. Więc tą historię pamiętam i to jest dla mnie bardzo ważna, że tak powiem, chwila, kiedy piszę, to też zawsze pamiętam o tym, żeby czytelnik miał jednak z tego radość, nie tylko ja z zapisu. Ja tylko jeszcze dodam, że jesteśmy w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, w otoczeniu książek, setek książek, więc jest bardzo przyjemnie. Ale chciałabym żartobliwie panią zapytać, bo mija 14 lat od debiutu, a pani właściwie cały czas w kryminale. Za jakie grzechy? Można by zapytać. Znaczy, no zrobiłam trochę skoków w bok, tak? Jakby to napisałam nawet takie dwie książki z serii Wiara, Nadzieja, Miłość, i one są powieściami. Według mnie, nawet jeżeli tam jest element przestępczy w postaci bohatera, który jest de facto kryminalistą jeden i drugi, i planuje też trzecią, ale pandemia mi pokrzyżowała szyki. Ja uważam, że są tylko dwa tematy, o których warto pisać. To jest miłość i śmierć. Kryminał najczęściej zawiera oba te dwa elementy. Zwykle też jakby ta miłość, czy jakby te emocje, one są wykrzywione. Natomiast śmierć de facto jest najwyższą stawką. Ona mnie interesuje. Ludzie mają sekrety. Odkrywanie tych tajemnic jest fascynujące. Każdego to dotyczy. To jest po prostu demokratyczne. Jakby nie dzieli nas nic, ani wiek, ani rejon zamieszkania, ani status zawodowy, ani nie wiem, poglądy polityczne, ani wszystkie poglądy takie życiowe, religijne i tak dalej. Jakby to jest taka przestrzeń, która jest niezwykle pojemna i daje autorowi pole do popisu, że ja po prostu mogę się najzwyczajniej w świecie za przeproszeniem wyżyć w tym, tak? Natomiast to, co w kryminale lubię też, to jest ta gimnastyka umysłowa, czyli jakby tworzenie takiej historii, która jednocześnie jest rodzajem zabawy. Czyli mamy taką przestrzeń budowania bardzo bliskiego kontaktu z czytelnikiem, ponieważ ja opowiadam tą historię, a czytelnik cały czas chce zgadnąć,
kto zabił, tak? Jakby jak kończy się ta historia, znaczy o co tutaj chodziło, jaka jest prawda. Jest bardzo wiele takich pytań prawdopodobnie, które podczas lektury dobrej książki się rodzą w głowie czy w sercu czytelnika. I no po prostu jest to taka, że tak powiem, dziedzina, która mi odpowiada. Więc na razie nie zamierzam kończyć z tym. Domyślam się. A czy pani czyta kryminały innych? Zdarza się? Z przyjemnością. Czytam namiętnie. Czytam namiętnie. Miałam taki etap, kiedy pisałam serię Miłość. To wtedy czytałam zupełnie inne rzeczy z tej przyczyny, że miałam ambicje, żeby to była książka trochę innego typu i takie one są. Że inne akcenty są położone, jakby te elementy fabularne, jakby nie skupiam się tam na zagadkach, tylko skupiam się na przedstawianiu świata, czy to Kazachstanu, czy jakby przestrzeni związanej z wieloma lokacjami, gdzie działa oszust. I tam już jakby merytoryka jest bardzo ważna, też sposób konstrukcji fabuły jest zupełnie inny. Więc jak biorę do ręki taką książkę, ja powiem szczerze, że w momencie, kiedy miałam taką przerwę właśnie, nie czytałam kryminałów, a potem znowu zaczęłam, wróciłam od rankina, zaczęłam powrót, a potem oczywiście to poszło. Ja nawet jak wyjeżdżam na wakacje, to jak jadę na 6 dni, to biorę 7 książek. No bo oczywiście może być takie ryzyko, że któraś nie będzie mi wchodziła i nie będę w stanie jej czytać, więc nie mogę sobie tego robić, żeby się męczyć, więc biorę zawsze jedną rezerwową. Kryminał jest też takim fajnym gatunkiem, że po przeczytaniu raz, jeżeli ta książka jakby nie została we mnie, że ja chcę ją, nie jest oznakowana, bo ja w ogóle marzę po książkach i ją oznakuję i sobie na marginesach różne rzeczy notuję, które mi przychodzą do głowy, więc jeżeli na przykład nie poruszyła mnie aż tak bardzo, to ja ją po prostu zostawiam w tym miejscu, gdzie byłam, żeby ktoś sobie ją znalazł. I to jest mój taki prezent. Uważam, że to jest strasznie fajna zabawa, żeby komuś jeszcze dała taką przyjemność, taką radość podczas lektury. A są takie kryminały, tutaj na nie patrzę teraz, tak się złożyło, że jesteśmy u mnie, które po prostu ze mną zostają. I one są szczególne, nie oddaję ich. Tak ogólnie to też daruję książki po przeczytaniu kryminału, no to kolejnym moim przyjaciołom jakby przekazuję, oni puszczają dalej. Uważam, że to jest bardzo fajna tradycja. A te, które zostają, to one są dla mnie ważne też po pierwsze tak, z takich przyczyn, że coś przeżyłam w trakcie tej lektury. Często mają dedykacje od autorów, zdobyte samodzielnie, co ma dla mnie znaczenie. Często też to jest po prostu dla mnie taka duża poprzeczka zawodowa, że na przykład, nie wiem, jakby liczalnik zastosował jakiś tam mechanizm, który zadziałał i to jest dlatego jakby ta konstrukcja jest tak zbudowana, że ja po prostu łykam to w jeden wieczór i tak dalej, i tak dalej. Więc różne są przyczyny, kiedy one zostają. Ja też nie jestem zdania, żeby czytać książki, jeżeli się męczę, czyli zaczynam czytać, widzę, że to mi nie wchodzi, że to jest dla mnie nie ten moment na tą książkę, ją odkładam, ona trochę poleży, a jeżeli na przykład są takie książki, że zaczynam czytać i widzę, że to nie jest moje i wtedy od razu oddaję, więc one są często nowe. Mhm. I w ogóle nie jest pieniędzy na książki. A czy jest taki autor kryminałów, któremu pani zazdrości czegoś? To trochę intymne pytanie, jak o zazdrości mówimy, ale... Bardzo wielu, to znaczy bardzo wielu autorów, którzy potrafią w taki sposób prowadzić akcję, żeby ona była fascynująca. Uwielbiam też to, czego ja na przykład nie umiem, czyli jakby lakoniczne opowieści zbudowane na 5 postaci. To jest dla mnie fascynujące. Zazdroszczę też wielu autorom płodności. Jakby to jest dla mnie wyrzut sumienia, że ja jestem takim ślimakiem. Bym chciała pisać więcej, potrafić, tak? A może nawet pająkiem, ponieważ Czerwonego Pająka 3 lata pani pisała. To rzeczywiście... Dokładnie. I to jest tak, że w tym czasie bardzo zmienił się rynek, mnóstwo autorów przyszło i dzisiaj obserwujemy sytuację, że autorzy wydają książki co miesiąc. Albo piszą z prędkością światła, jak ja mówię. Więc... Tak, tak. No i jakby trudno nie zazdrościć, dlatego że po prostu czytelnicy traktują to jako kolejny odcinek serialu. Przyzwyczajają się do bohatera i chciałabym tak umieć, ale wiem, że siebie nie przeskoczę. No, to jest niestety trudne. Okazją do naszego spotkania jest również pani najnowsza książka, Kryminał w czystej postaci.
jak niedawno rozmawiałyśmy, ja już chwaliłam, więc jeszcze raz powiem, że to jest rasowy kryminał. Nikt nie musi wiedzieć. No i jest to przede wszystkim powrót do starego przyjaciela, bohatera, do Huberta Meyera. Tak go pani traktuje? I dlaczego właśnie pani wróciła do niego? Czy to jest takiego kobiecego wyrachowania, czy może, nie wiem, sentyment? Z jakiego powodu? Ten Hubert wróci. Ja już pani mówiłam, że my się wcześniej z Hubertem tak nie do końca lubiliśmy i to właściwie to ja go zostawiłam, tak? Jakby to nie było tak, że on odszedł, tylko po prostu ja nie wiem, z czego to wynika. No jakby bohater, który został przeze mnie stworzony, z całą pewnością posiada wszystkie moje oczywiście wady, tak? Jakby obdarzyłam go wszystkimi moimi wadami. Obdarzyłam go też najpiękniejszymi cechami wszystkich mężczyzn, którzy byli dla mnie ważni w życiu, więc jakby on jest takim kombajnem cech bardzo mocnych. Myślę, że też z tej przyczyny często czytelniczki mówią, że go lubią, tak? Bo po prostu jakby to jest taka postać, która jest ambiwalentna. Nie jest to dobry taki człowiek, taki porządny człowiek całkiem, w sensie nie wiem, jak to powiedzieć, ale generalnie jakby jest to postać niedoskonała, to znaczy pełna rys, pełna nie tylko wad, ale złamań takich. Tak, jakby złamań, ran, różnego rodzaju takich nieeleganckich cech charakteru. No jest po prostu, nie tylko chodzi o to, że on jest niesubordynowany i chce być niezależny, ale przede wszystkim też jakby podejmuje czasem, jeśli chodzi zwłaszcza o życie prywatne, złe decyzje. Tak? Trzeba nazwać rzecz po imieniu. Wcześniej, kiedy był młodszy, to potrafił być totalnym skurwysynem wobec kobiet, jakby rozkochiwał je, rzucał i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ja obserwując w tamtym czasie kiedyś, w ogóle nie byłam w stanie tego zaakceptować. Ja jako autorka, bo to jest tak, że tworzy się postać, wymyśla się jakąś historię, ten bohater jest takim przewodnikiem po tej fabule i właściwie ja już nie mam nad nim kontroli, on żyje sam. Jakby on sam działa, jakby daje mu pani pewne... To tak jak Pinokio, tak? Jak buduje pani laleczkę z drewna, ale w pewnym momencie ona ożywa i ona już działa sama. Jakby tym, czy to jak pani go zbudowała wcześniej, takiego pani ma. I te ileś tam lat temu ja po prostu nie byłam w stanie nad nim chyba zapanować, albo nie byłam gotowa na to. Ja w pewnym momencie po prostu podjęłam taką decyzję, że nie, muszę teraz zdobyć nową córeczkę, Saszę Załuską, która będzie trochę grzeczniejsza. I tak go porzuciłam i zostawiłam go na te parę lat, żeby odetchnąć i żeby on dojrzał. Ja myślę, że on dojrzał i ja dojrzałam. I ja już to opowiadałam w wywiadzie, który pani opublikowała, że on mi się de facto przyśnił w jakimś stopniu. Znaczy to nie był sen, tylko taki rodzaj takiego pstryk, takiego w ogóle takiego, bym powiedziała, błysku, który dla mnie oznacza, że ja mam się wziąć do roboty, bo Hubert tutaj nie tylko przez te lata tam pukał i ja go nie słuchałam, tylko po prostu jakby domagał się wejścia na za przeproszeniem, rynek, czyli go wyjąć z lodówki. Ja po prostu wstałam z łóżka, chociaż strasznie byłam zmęczona i chciało mi się spać. Przyszłam do gabinetu tutaj, gdzie jestem, i zaczęłam pisać i jakby po prostu taka zaspana, jeszcze po prostu pojawił się w tym swoim gabinecie, a to jest zupełnie inny gabinet niż mój, taki bardzo męski, zresztą no, od tego zaczyna się książka, ja nic nie spoileruję. I te trzy flaszki tekili, z którymi on spędza samotnego Sylwestra, chociaż wydawałoby się, że osiągnął wszystko, co chciał. Czyli dokładnie trochę mu daje taką karę, mówię, słuchaj Hubert, zobacz, tak chciałeś, żyłeś, tak, no to teraz tak masz, nie? Jakby... I to była tego typu sytuacja i jakby napisałam tą scenę, przysięgam, zamknęłam tą scenę, zamknęłam te ileś tam znaków, stuknęłam, wyłączyłam komputer i poszłam z powrotem spać, w ogóle się nie zastanawiając nad tym, czy z tego będzie książka, tylko po prostu musiałam to zapisać. I następnego dnia rano wstałam, przeczytałam to i stwierdziłam, że to mnie bierze, że piszę dalej. I jak usiadłam, tak 2,5 miesiąca go napisałam. To jest najkrócej napisana przeze mnie książka. Myślę, że to też wynika z tego, że ta inkubacja trwała prawie 10 lat, że ja po drodze wykonałam ileś tam pozycji książkowych, skończyłam Saszę, napisałam dokumenty, zaczęłam tą miłość i robiłam mnóstwo rzeczy i ja się też zmieniłam, więc jakby i powiem, chociaż może nie powinnam, jakby teraz go bardzo lubię, tak? W sensie jakby bardzo mu sympatyzuję, rozumiem go w jakimś stopniu i jest mi bliski. I obserwuję te jego przygody z przymrużeniem oka i po prostu nie mogę uwierzyć czasem, co on wymyśla, bo to, przyrzekam, jest tak, że
że ja to zapisuję, a potem dopiero się orientuję, no dobrze, mówię brzydkie słowo i jak ja z tego wybrnę, bo scenę skończyłam tak, jak Hubert mnie poprowadził, tak? Więc ja myślę, że to jest taki nowy rozdział dla mnie pisarski, co jest bardzo miłe, co jest bardzo przyjemne i takie odświeżające, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jestem już tyle lat na rynku i to jest naprawdę sporo. Nie spodziewałam się, że tyle będzie mi dane. No i nie zamierzam schodzić z niego, także... Zamkniętym rozdziałem na razie jest Sasza Załuska i jej żywioły. Ten z kolei telewizja dała Saszy teraz drugie życie, to życie serialowe. Ale zanim do tego serialu, o który chciałam Panią zapytać, to mam jeszcze takie pytanie związane właśnie z Hubertem. Czy jak myśli Pani ewentualnie o serialu kiedyś na podstawie tej książki, to czyją twarz mógłby mieć Hubert Meyer w serialu? Jakiego aktora? Pobawmy się trochę. Ostatnio pomyślałam, że może Hugh Granta. Ja sobie tak wyobrażam, że to jest taki... Cała Bonda jak poprzeczka to wysoko, można powiedzieć po prostu. Ale co, zły? Nie pasuje pani? Bardzo, bardzo. No Hugh Grant pomyślę, że to dźwignął. Znaczy to jest tak, że... Kiedyś był taki śliczny jak Hubert, tak? Jakby taki był i właśnie tak się zachowywał jak Szterek Weseli pogrzebu, tak? Jakby, a jednocześnie, nie wiem czy pani wiedziała, Hugh Grant zagrał w takim serialu Od Nowa bardzo fajnym, tak, świetnym, z Nicole Kidman, który całkowicie przełamuje ten jego, bym powiedziała, cukierkowy wizerunek. Zresztą Hubert też jest takim lovelasem trochę i też cały czas żartuje w taki sposób. Jakby pamiętam, że jakiś czas temu obiegł internet taki filmik, gdzie Hugh Grant totalnie żartuje ze zwierzątek, które tam były same sławy w tym programie i nie wiem, czy polecam znaleźć to na YouTubie czy gdzieś. Ja po prostu ryłam jak koń, jakby oglądając to, ponieważ on naprawdę ma takie poczucie humoru brytyjskie i tak dalej, więc jakby... widzę kogoś takiego, tak? Jakby po prostu to powinna być taka postać. Zresztą to już pani mówiłam, dla mnie na przykład w serialu o Saszy jest za mało humoru. Znaczy po prostu powinno być więcej radości i mimo iż to jest kryminał, ja jestem za tym, że nie można być takim całkiem serioznym i taka martyrologia po prostu zabija relaks. No. Więc jakby jeżeli by doszło do adaptacji serii o Hubercie, to będę lobbować za tym, żeby to jednak była no taka soczysta rozrywka, która pozwoli nie tylko się porządnie przestraszyć widzowi, ale też rechotać w głos, tak? Jakby to staram się zresztą dbać o to w moich książkach, dlatego tym bardziej jestem zaskoczona, że... Ale może to wynika też z tego, że filmowcy biedactwa mieli do ogarnięcia 700 stron lampionów i naprawdę zrobili to genialnie, że wybrali te wątki i ja na przykład się nie pogubiłam, a w pewnym momencie zaczęłam orientować się, że oglądam to z zaciekawieniem i w ogóle nie pamiętam, że to jest moja historia, więc to było totalnie super. No ale Hubert jest w ogóle inny, tak? Jakby to jest w ogóle inny zapis, inna seria, inny kryminał, bliżej kryminału jest takiego, bym powiedziała, ortodoksyjnego i to się zupełnie inaczej pisze, zupełnie inne są jakby przeloty, inaczej się fabułę układa, nie ma tych retrospekcji, tych wszystkich dodatkowych elementów, które na przykład cechowały serię o Saszy. Co muszę tutaj podkreślić, to nie jest tak, że nie potrafię tak napisać krócej. Tak jakby chciałam, żeby Sasza taka była. Tak samo jak chciałam napisać serię Wiara, Nadzieja, Miłość, albo jak chcę napisać dokument, to jakby to jest zupełnie inna bajka. Więc uważam, że to jest moim zadaniem, żeby dawać czytelnikowi różne potrawy. Niech on sobie próbuje i decyduje, co mu najbardziej smakuje. Czy Sasza Załuska z twarzą Magdaleny Boczarskiej podoba się Pani? Trzyma Pani kciuki za ten serial? Absolutnie, trzymam. Ja w ogóle na Magdę, już teraz nie mówię Magda, tylko Sasza. Jak nawet się widzimy, to ja się do niej zwracam i to jest w ogóle takie z brzucha idzie. Podobają mi się wszyscy aktorzy, którzy tam grają. Moim ulubieńcem absolutnie jest Piekarz, czyli Hycnar. No Jakubik jest wspaniały, jakby Cuki jest cudowny, więc jakby ja bym to mogła wszystkich właściwie wymieniać. Uważam, że obsada, casting, wybuchy mi się podobają. Naprawdę uważam, że świetnie poradzili sobie z tą pirotechniką, bo to było ryzykowne. Bałam się tego, że wybrali lampiony. Gdzie jest dużo ognia. Tak, i
No wie pani, no to są pieniądze. Jakby taki rodzaj efekty specjalne to są pieniądze, więc bałam się, że przeoszczędzą. No okazało się, że przeoszczędzili na perukach, no ale to już wiedzą, bo im to powiedziałam. Natomiast jeśli chodzi o te absolutnie spektakularne, ogniste sceny, no to ja uważam, że szapaba po prostu totalnie kupuje to. A pani mówi się pieszczotliwie albo dziewczyna Bonda, co jest ładne określenie, ewentualnie jeszcze lepsze królowa Bonda. Ja mam w związku z tym takie pytanie, czy ta korona, którą pani nosi, to jest lekka korona, czy to się ciężko nosi, jak to jest? Jak to jest być królową polskiego kryminału? Wie pani, co jak się siedzi w piżamie i się walczy z jakąś książką, to w ogóle człowiek nie myśli o takich sprawach. Jakby mi jest wszystko jedno, jak mnie etykietkują i co o mnie mówią i mówią o mnie bardzo różnie. Ja sobie raz na jakiś czas robię taki secik czytania komentarzy albo recenzji na różnych portalach, bo oczywiście mam monitoring mediów, więc jakby wiem wszystko, co ktokolwiek o mnie napisze. I raz na jakiś czas jakby mierzę się z tą swoją personą publiczną, bo ja mam trochę kłopot z tym, że ja jestem osobą publiczną. Znaczy w ogóle nie rozumiem tego. W sensie jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ja to wiem, tak? Jakby idę do telewizji i spotykam się z czytelnikami i udzielam wywiadów i tak dalej, natomiast nadal staram się pozostawać sobą, tak? Jakby dzień dobry, jestem Kasia Bonda, pochodzę z Hajnówki i piszę książki, tak? Jakby rozumie pani, to jest po prostu, to jest dla mnie podstawa, tak? Nie mam takiego poczucia jakiegoś ani wyjątkowości, wręcz przeciwnie, im jestem starsza, tym jest tym gorzej. Widzę, totalnie czuję wręcz, bym powiedziała, ogień przy dupie, bo jest mnóstwo świetnych autorów, którzy są na rynku i genialnie robią swoją robotę, więc ja muszę się spinać i jedyne o co walczę, to żeby nie wejść w kapcie, żeby nie być na emeryturze, jakby tutaj to z Hubertem nas łączy, jakby taki rodzaj wojownika, który po prostu cały czas musisz udowadniać, że jednak jesteś i w ogóle dajesz radę i pojedynki staczać i starać się wygrywać, no bo nie zawsze się udaje. No to jest dla mnie najważniejsze. A to, jak o mnie mówią, mi jest wszystko jedno, byleby o mnie nie zapominali, żeby jeszcze cały czas o mnie pamiętano, żeby czytano te moje książki, bo przecież ja po to to robię. Ja istnieję tylko dlatego, że są czytelnicy, nie odwrotnie. Znany jest też sposób pani pisania, taki powiedziałabym do spodu, jak pani pisze, to zapomina o Bożym świecie. Ja sobie przypominam taką anegdotę, kiedyś rozmawialiśmy przy okazji okularnika. Czy mogłaby pani przypomnieć ją naszym słuchaczom, bo ona jest bardzo smaczna, nie wiem, czy pani jeszcze pamięta? No właśnie nie, o której pani... Tak, chodzi o to, że jak pani pisała okularnika, to tak bardzo intensywnie, że w pewnym momencie zaczęła mieć problem z okiem. To oko zaczęło drgać, latać. Gdzieś tam i poszła pani do lekarza. Teraz nie, no, ale to jest w ogóle norma u mnie. Jakby pod koniec zapisu ja jestem zawsze chora, ponieważ jakby to jest dla mnie taki intensywny wysiłek i ja podejrzewam, że ja w ogóle to lubię. Znaczy, że jakby to jest dla mnie... Tak się upodlić do spodu? Tak, katorżnik. Jakby takie po prostu jakby katorżnicze działania, które sprawiały, że ja dzięki temu czuję, że żyję. Tak? Jakby okularnik jest jedną z ważniejszych moich książek. Myślę, że na drugim miejscu, jakbym miała robić taką gradację, to jest Miłość leczy rany, ta kazachska. Natomiast okularnik... zdestruował mi całkowicie rzeczywistość. Zapis był absolutnie trudny, dlatego że ja przepisywałam tą książkę. Są dwie wersje. Druga jest u mnie w piwnicy, w kartonie zapakowana. Ja po prostu ją przepisywałam. W momencie, kiedy odkryłam te dokumenty z IPN-u, to jakby to wszystko zmieniło i stwierdziłam, że muszę ją przepisać i że wyrzuciłam tamtą do kosza i napisałam na nowo. Więc byłam podwójnie zmęczona, ponieważ miałam termin i jakby to... wydawca myślał, że ja już oddaję, a tutaj się okazuje, że ja potrzebuję jeszcze pół roku, żeby, no dzisiaj to w ogóle by się nie udało, to po prostu by mnie wyrzucili, wzięliby sobie innego autora pewnie, ale w tamtym czasie to jeszcze nie było aż tak konieczne, żeby, no nie wiem, no po prostu inne czasy były, no w ogóle było inaczej. I ja pamiętam, że ja siedziałam non stop, to znaczy wtedy pisałam w setach, moje dziecko było jeszcze na tyle małe, że musiało być pod opieką i umawiałam się z babcią, że idę na 3 albo nawet pod koniec na 4 dni do babci. I ja wtedy siedziałam, pisałam dzień i noc, znaczy praktycznie nie spałam. I
pewnym momencie, a dobrze szło. Jak w ciągu. Tak. Jak w ciągu, jak taki naukowiec klasyczny. Mhm. I nagle poczułam, że zaczęło oko mi latać. No ale najpierw to oczywiście to zignorowałam, bo tu panią boli noga, tu panią plecy bolą, pieką panią oczy, to jest w ogóle norma, ponieważ jak się siedzi cały czas przy kąpie i w ogóle nic się nie odchodzi, nie robi się żadnej gimnastyki, to wiadomo, żadnej gimnastyki nie robię, nie? No więc jakby, ale potem zaczęło to oko latać, zaczęło mnie piec, zaczęło mnie boleć i w ogóle przeszkadzało mi, właściwie z praktycznych względów poszłam na ten ostry dyżur, ponieważ nie byłam w stanie pracować. Próbowałam założyć sobie taką opaskę, żeby go nie używać, ale drugie oko mam gorsze i strasznie się męczyłam, więc i poza tym mi przeszkadzała, więc poszłam tam, żeby mi coś zrobili. Przychodzę tam do doktora, no i pan doktor mi powiedział, że muszę zrobić 2 tygodnie przerwy, żeby się zregenerować, że w ogóle nie ma takiej opcji. Zrobili mi w ogóle zastrzyk i w ogóle, że to była bardzo poważna sprawa, że to nie było zwykłe zapalenie spojówki, zatarcie. A, jeszcze pracowałam głównie nocami, a w dzień spałam, więc było ciemno, więc jakby on mnie w ogóle opieprzył tak strasznie, że jak ja w ogóle nie zachowuję higieny pracy. Ja już teraz nie pamiętam, on mówi, że co pani zrobiła, jak pani się tak załatwiła, jak to jest możliwe, żeby doprowadzić się do takiego stanu. A ja mówię, no wie pan, pisze taką książkę, która się nazywa Okularnik, no. Więc jakby to, no i rechotał, tak, więc jakby to jest... Ale dodała też pani, pamiętam, że dobrze, że się nic nie stało przy pierwszej, bo pierwsza nazywała się Pochłaniacz i mogła pani nos urwać, to pamiętam. No tak, ale tego już nie pamiętam, widzi pani... To tak było, tak, bo pierwsza była Pochłaniacz, ale... Ale wspomniał, tak? Ale to jest też tak, że ja za każdym razem tak odczuwam jakby cieleśnie, wynika też z tego, że ta przestrzeń ciała, ona przestaje być ważna w trakcie zapisu. Ja po prostu całkowicie wchodzę, jakby odklejam się i później się regeneruję i widzi pani, jakby nawet zapominam to. Jakby nawet moje ciało już tego nie pamięta, jakby wracam do formy. Czasem to gardło mnie boli, a czasem właśnie oko, a czasem pamiętam, że jak pisałam z kolei Miłość leczy rany, to pisałam 30 parę godzin, to nie byłam w stanie się wyprostować, bo zdrętwiałam i oczywiście mój ojciec zanim zmarł na raka, no to miał rwę kulszową, więc byłam przekonana, że to na pewno jest rak, tak? Więc jakby mam takie swoje fiksacje różnego typu. Co zupełnie nie wpływa i kiedy jestem w zapisie, to i tak to robię, tak? I tak się karczuję i tak robię sobie te wszystkie krzywdy. Ale potem jadę na urlop, książka wychodzi drukiem, ja zaczynam nową, jest od początku. Wspomniałam o Pochłaniaczu, którego akcja dzieje się w Trójmieście. Zresztą podobnie jest z Lampionami, część przynajmniej też w Trójmieście. Chciałabym panią zapytać o te związki właśnie z Trójmiastem, z Gdańskiem. Lubi pani tutaj do nas przyjeżdżać? Lubi pani nasze miasto? Znaczy ja przede wszystkim... Albo Trójmiasto? Ja przede wszystkim, znaczy ja kocham, tak? Ja nawet na samochodzie mam taką naklejkę, kocham Gdańsk, tak? Jakby nie miałam innego, nie miałam, kocham Trójmiasto, mam Gdańsk, wiem, że tam między wami są te wszystkie różne tam jakieś rywalizacja, o może tak? Sopot ma swój klimat, jakby Gdynia jest... Uwielbiam Gdynię, na Czerwony Panią, gdzie rozgrywa się w Gdyni, tak? Jakby, więc jakby to jest dla mnie oczywiste. A Gdańsk jest miastem, które ma nie tylko klimat, ale w ogóle ma mnóstwo przyjaciół w Gdańsku. Jakby pięknych ludzi, których z nami i wcześniej, jak jeszcze nie było pandemii, to często odwiedzałam. Natomiast to, co dla mnie jest najważniejsze i czego wam zazdroszczę i tego wam zawsze zazdrościłam, to chodzi o Bałtyk oczywiście, o morze. Ja umieściłam akcję Pochłaniacza właśnie u was, dlatego że po prostu no, Bałtyk w marcu, gdzie jest sztormi, gdzie fale biją o falochron, gdzie morze jest granatowe, gdzie po prostu no, jakby jest taki klimat, który jest moim wnętrzem. Jakby po prostu jakby to jest w ogóle... Nie przepadam i rzadko jeżdżę w sezonie, gdzie... Wszyscy na tych, pomiędzy tymi parawanami, na tych leżaczkach tam zajmują wszystkie plaże. Natomiast poza sezonem często po prostu pamiętam, mnóstwo było takich różnych odwiedzin moich znajomych, kiedy ja przyjeżdżałam tylko po to, żeby przespacerować się plażą, pójść na spacer, posłuchać mew i po prostu pobyć w tej ciszy. Ja w ogóle
ja nawet nie muszę zanurzać stóp. Ja po prostu wystarczy mi, że ja sobie tam siedzę i w ciszy obserwuję horyzont. Zresztą mój okulista mówi, że ja powinnam to robić, bo to są ćwiczenia z akomodacji, a propos okularnika. Natomiast to jest po prostu dla mnie obowiązkowe. Jak wcześniej dużo się jeździło na spotkania autorskie, często bywałam u was, no to nie było takich sytuacji, że nawet w nocy, nawet rano przed śniadaniem szłam nad morze, brałam taksówkę, jechałam tylko po to, żeby posłuchać to nie jest cisza, jakby jest mnóstwo tam, cała muzyka jest związana z morzem, tak, więc to nie tylko chodzi o industrialne elementy, ale przede wszystkim takie zmysłowe, magiczne, związane z żywiołem wody. Na jakim etapie życia jest teraz Katarzyna Donda? Na pięknym bardzo. Jestem bardzo szczęśliwa. Mam wrażenie, że mam komplet teraz. To znaczy jakby dożyłam się chwili, kiedy odłożyłam cały mój oręż, wszystkie moje zbroje zdjęłam i położyłam na bok, w razie czego mogę je w każdej chwili założyć i umiem to robić szybko i sprawnie. Natomiast na co dzień ich nie używam, co jest bardzo miłe, bo wcześniej chodziłam cały czas w kolczudze. Nie muszę po prostu jakby już sobie pewnych rzeczy udowadniać. To nawet nie chodzi o ludzkość, zewnętrzne warunki, czy jakby co kto o mnie powie, tylko cały czas wcześniej miałam takie poczucie, że muszę wspiąć się na pewien poziom po to, żeby czuć się dobrze. I nie wiem, czy to wynikało z kompleksów, czy to wynikało z jakiejś ścieżki, która założona była w wieku 18 lat i ja chciałam dokądś dojść. I teraz mam takie poczucie, że doszłam do tej półki skalnej i teraz mam bardzo dobry widok. W życiu osobistym bardzo piękne rzeczy się dzieją, więc jakby daje mi to taką równowagę mi stwarza. I to jest bardzo przyjemne, ponieważ wcześniej uważałam, że moja praca uniemożliwia to. Że moja praca sprawia, że jakby nie będzie miejsca na bogate życie osobiste, na piękne sprawy, ponieważ jestem niedoskonała i muszę się doskonalić, muszę, nie wiem, ćwiczyć warsztat, muszę tworzyć takie sobie zadania różnego typu i muszę się na tym skupiać. Cała moja energia powinna iść w ten gwizdek. I być może jakby pewnych rzeczy musiałam doświadczyć, nauczyć się, żeby osiągnąć teraz poziom spokoju. I teraz jestem spokojna i czuję się bezpiecznie. I to jest bardzo miłe. To znaczy to jest takie, chciałabym, żeby ten stan potrwał jeszcze trochę, bo szykuję wyzwania oczywiście nowe. Natomiast nawet jeśli wprowadza je z życia i już je wprowadzam, to dbam o to, żeby te szale się nie przesuwały, tak? Więc jakby to jest dla mnie bardzo duża nowość, właściwie rewolucja. Nie pytam o miłość, bo wiem, że pani nie odpowie. Umówiłyśmy się, że jak będzie pani chciała coś powiedzieć, to powie. Natomiast zapytam o córkę. Katarzyna Bonda, mama. To jest temat rzeka, czy to jest rwący strumyk? Znaczy, całe moje życie zawsze mówiłam, że było podporządkowane książkom i mojej pracy, natomiast ramy tej ścieżki wyznaczało moje dziecko. To znaczy, głównym jego priorytetem, tym, co jest najważniejsze, wyznaczała Nina, czyli moja córka, która teraz ma 14 lat. Jak patrzę wstecz, to wszystkie decyzje, które podejmowałam, to na pierwszym miejscu była ona. Ponieważ samotnie ją wychowuję, to musiałam zabezpieczyć wszystkie możliwe fronty, czyli żeby była bezpieczna, ale też żeby się czuła kochana, żeby zabezpieczyć jej materialny świat i ten zmysłowy, duchowy. Więc to było duże wyzwanie. Jak teraz na nią patrzę, kiedy ona już zaczyna mieć swój świat, to mi się wydaje, że niektóre rzeczy mi się naprawdę udały. Jest w ogóle wspaniała, jest piękną osobą, bystrą, inteligentną, ale to, co jest najważniejsze, to jest po prostu wie, zna siebie, wie, czego chce, a jednocześnie jest bardzo wrażliwa. Nie wytraciła takiej dziecięcej, myślę, delikatności, która uważam, że każdy powinien walczyć o nią całe życie, że jakby do końca, żebyśmy się nie wyzbywali tego, bo to jest to, co mamy najpiękniejsze. Natomiast jaką jestem matką? No jestem czasami tyranem, jestem czasami nieodpowiedzialna, czyli na przykład zapominam o tym, że jest wywiadówka, albo dzisiaj musiałam na łeb na szyję jechać po login do rejestracji, bo dziecko idzie do liceum, a jutro nie ma tego pana, który wydaje te loginy.
No ja oczywiście jestem w zapisie, więc kompletnie, totalnie jestem w ogóle zupełnie gdzieś indziej. Tutaj mam jakieś różne sprawy z rozwiązaniem zagadki, a tutaj z loginem mi wyskakują, że muszę go odebrać do 13, więc w ciągu 7 minut zdołałam dojechać, odebrać i jestem z siebie dumna. Moje dziecko zna mnie odkąd żyje, w związku z tym dla niej to nie są niespodzianki, więc jestem czasem totalnie szalona i chaosem, ale jest w tym wszystkim jakiś rodzaj porządku. I myślę, że ona to czuje, tak? Znaczy mam nadzieję, że to czuje. Staram się obserwować ją też z takim zachwytem i pozwalać jej na to, żeby ona sama decydowała o swoim życiu i o tym, co będzie robiła, co jest dla mnie na początku w każdym razie było trudne, bo ja jestem dosyć despotyczną osobą i jednostką taką, której się wydaje, że wszystko wie najlepiej, więc się nieustannie gryzę w język i staram się. I czasem nawet teraz to jest tak, że my w ogóle bardzo dużo rozmawiamy, mnóstwo rozmawiamy, bo to jest, Minka przychodzi czasem do mnie do gabinetu, jak ja jestem w robocie, czyli w moim biurze, bo akurat piszę i to jest jedyna osoba, która może mi przerwać. Jedyna osoba, dla której ja rzucam wszystko, nawet tą fabułę, dla której po prostu poświęciłam wszystko i po prostu jestem obsesyjna w tym. I w tym momencie zaczynamy rozmawiać, a to o muzyce, a to o szkole, a to o życiu, a to o szmatach, które ona chce, żebym jej kupiła z jakimiś durnymi napisami. W każdym razie, a które potem ja i tak odziedziczę i będę w nich pisać. No, w każdym razie, więc negocjujemy kolor. W każdym razie to są takie rozmowy dla mnie i się czuję zaszczycona, ponieważ ja wiem, że ona przyszła do mnie i ona tego pragnie, że nie, wie pani, że nie odpycha mnie, nie mówi idź stąd, tam, nie wiem, coś tam tego, nie mam dla ciebie czasu, tylko sama przychodzi. Więc jak już się zdarza taka sytuacja, to ja staram się czerpać z tego garściami. Dzięki niej jeżdżę konno, bo to moja córka jakby mnie zaraziła tą pasją i to jest takie nasze bardzo. W ogóle my jesteśmy bardzo blisko. Przez to, że jesteśmy we dwie, to jesteśmy niezwykle blisko i to jest takie, myślę, że inaczej wygląda relacja innych matek z córkami czy z dziećmi. Natomiast ja powiem szczerze, że ja naprawdę nie spodziewałam się, że tak to wszystko będzie przebiegało. Jestem dumna. To jest mój najważniejszy, że tak powiem, najważniejsze moje osiągnięcie życiowe. To, że urodziłam Ninę i że udało mi się wychować tak piękne stworzenie i taką istotę. I w ogóle czasem mnie to zachwyca, że w ogóle to jest moje, naprawdę to jest moje dziecko, to jest niemożliwe przecież, czy w ogóle, no tak. Czy poza jazdą konną jeszcze jakieś pasje są w pani życiu, czy to właściwie wszystko? No, właściwie jeżdżę konno, czy jeżdżę konno raz w tygodniu, więc to nie jest jakaś bardzo wielka pasja. Może gdybym mieszkała nie w centrum Warszawy, to pewnie bym mogła, tak to przebijanie się przez te korki, zresztą tyle jest zadań. Czasami uda się częściej. Ja robię świetne przyjęcia, na przykład. Wie pani, to lubię bardzo dawać ludziom przestrzeń do tego, żeby się dobrze bawili. Wtedy ich mogę obserwować, przebywać. Mam takie grono swoich przyjaciół, których pozdrawiam serdecznie, bo oni niestety nawet czasami oglądają te wszystkie różne transmisje i na pewno się cieszą i wiedzą o tym wszystkim. I to są ludzie z bardzo różnych bajek. Wśród nich są osoby, które są znane, ale też są takie osoby, które nie są znane i poznaliśmy się w takich okolicznościach wynikających, jak ja to mówię, z życia. Tak? Jakby zaprzyjaźniliśmy się i ten miks, są też ludzie z organów ścigania, różne osoby są, tak jakby są eksperci, są ludzie bardzo duchowi, są ludzie bardzo racjonalni i to jest taki naprawdę miks cudowny. I ja bardzo lubię, wcześniej przed pandemią to w ogóle to była taka tradycja, że u mnie się odbywały regularnie takie spotkania albo przyjęcia wręcz nawet duże, z przebieraniem często, więc jakby i wydaje mi się, że udało się stworzyć taki rodzaj systemu, takiej przestrzeni, z czego jestem dumna, bo wie pani, ja funkcjonuję w przestrzeni bardzo samotniczej. Jakby siedzę cały czas przy tym kompie, siedzę w mojej jaskini. Jak w pieczarze. Tak. I naprawdę bardzo potrzebuję energii z zewnątrz, a wszystkie te osoby,
one wiedzą i to jest w ogóle niesamowite, przez te lata się nauczyli, ci, którzy nie wytrzymali tego, to odeszli, że jak banda pisze, jak ja piszę, to znaczy, że nie można mi przeszkadzać, tak? Jakby odezwę się, jak już skończę, jak już wyjdę, albo jak napiszę jakiś set i jestem przygotowana do tego, żeby wyjść z jaskini do świata. I to jest po prostu dla mnie jedna z piękniejszych takich rzeczy, które udało się stworzyć, ponieważ jest to dla mnie niezwykle ważne, jakby taka bliskość z ludźmi. Obserwuję często dialogi w książkach, to są po prostu wzięte z żywcem, z różnego rodzaju dyskusji na różne inne tematy. To wcale nie chodzi o to, że całe wątki biorę, ale jakby takie dialogi podstawowe, takie naprawdę błyskotliwe riposty albo jakieś takie elementy, no szkoda, żeby się to marnowało, więc ja często zapożyczam, jak potem moi ludzie czytają, to potem bardzo się śmieją, przysyłają mi miłe wiadomości, że się wzruszyli, albo właśnie obiega to taka fama, że jakiś tekst kogoś tam, który wzbudził wielką radość na naszym spotkaniu, znalazł się w książce, więc już będzie zawsze, tak? No więc jakby to jest na pewno taki mój rodzaj aktywności. A tak poza tym to nie mam żadnych zainteresowań, oprócz ludzi i koni i dziecka i pisania, to głównie piszę i czytam. Oglądam jeszcze seriale namiętnie. A słabości? Takie ludzkie? Moje? Tak. Nie, no to przecież już pani mówiłam, że są same słabości. Ale chciałabym zapytać, czy to prawda, bo gdzieś przeczytałam, że ma pani prawie tyle sukienek, ile Imelda Marcos miała par butów, czyli kilkaset. To tak żartobliwie przeczytałam, że właśnie jest pani kolekcjonerką sukienek. Zresztą mam wrażenie, że tak jest, bo za każdym razem jak widzę, jak wchodziłam na pani stronę, to jest inna sukienka. Nie ma prawa się powtórzyć ta sukienka w miejscu publicznym. Nie no, mam kilka, to prawda. Znaczy mam sporo, mam pokoik dla sukienek. No ładnie, był pokoik dla lalek, teraz dla sukienek, więc... Mam pokoik dla książek, teraz w nim jestem. I mam pokoik dla sukienek. Książek mam więcej, pani Ryszardo. Zapewniam. Jestem o tym przekonana. Chciałabym też jeszcze zapytać, jak tworzy pani postaci? No właśnie, poza tym, że jest pani matką córki, to jeszcze jest pani matką dwóch bardzo znanych postaci, czyli Huberta, jak już mówiłam, i Saszy. Jak te postaci powstawały? Czy one tak na pstryknięcie, czy długo, długo się dochodziło do tego, że to będzie taki profiler z takimi wadami, z takimi zaletami? Znaczy to jest dla mnie nadal tajemnicza sprawa. Jest pewien taki etap, że się zastanawia człowiek, jakimi cechami można obdarzyć, albo wręcz wybieram sobie jakąś postać rzeczywistości, która mnie inspiruje w jakimś fragmencie. I już chyba to kiedyś mówiłam pani, że ja wybieram elementy z rzeczywistości. Znaczy, nie wiem, na przykład wzięłabym pani rude włosy, tak? Albo wzięłabym czyjś podbródek, albo wzięłabym jakąś cechę, nie tyle charakteru, co jakieś doświadczenie z jego życia, które jakby warunkuje potem jego zachowanie. I coś mnie zafrapuje, coś mnie zainteresuje i ten początek mi wystarczy. I potem już nie używam, jak ja to mówię, rozumu, tylko idę intuicyjnie. I ta postać de facto sama się tworzy, ona sama, tak jak dziecko w brzuchu. Ma pani, rośnie pani brzuch, to dziecko tam się rozwija, pani nie wie, jakie ono będzie, pani nie wie, nawet pani nie zna jego płci na początku, później jakby to się wszystko klaruje, jak pani rodzi, to pani ma gotowego bohatera. No i jakby to mniej więcej tak to wygląda. Ja nawet bym chciała tak pracować bardziej analitycznie. Myślę, że to byłoby łatwiejsze i bardziej efektywne. Myślę, że ludzie, którzy są w stanie wypracować szybciej, to może tak robią, nie wiem. Natomiast u mnie to przebiega bardziej na poziomie podświadomym. Ja nie zastanawiałam się, jak pisałam Huberta pierwszy raz, jaki on będzie. Wymyśliłam tylko jego zawodowy profil. A to, że on jest taki, jaki jest, mówię teraz o przestrzeni emocjonalnej, przestrzeni bagażu życiowego, to jak wygląda. Zresztą każdy z czytelników może sobie wyobrazić, jak ta postać wygląda, bo ja nie za wiele daję elementów wyglądu zewnętrznego. Daję tylko takie kotwice, żeby się zahaczyć,
Wiem, że jest wysoki, ma kanciastą szczękę i często marszczy brwi i one mu się łączą w jedną kreskę, jak jest zły. Ale to, jak on wygląda, to może być każdy, tak? To może być, każdy może sobie go wybrać tak, jak go wyobraża sobie gdzieś tam w brzuchu i to będzie nasza tajemnica. A taki najdziwniejszy komplement, jaki pani usłyszała, przychodzi pani do głowy? Z tych tak, spotkań? Przychodzi mi teraz, ale nie wiem, czy to wypada powiedzieć. Też się boję. Znaczy, kiedy często to się zresztą pojawia, ten motyw, kiedy pojawiam się na spotkaniu autorskim albo na targach, albo kiedy ludzie przychodzą do mnie bezpośrednio, żeby podpisać książkę i widzimy się blisko, w sensie twarzą w twarz i jest taki kontakt bezpośredni, to bardzo często mi mówią, jejku, jaka pani jest filigranowa, albo jaka pani jest malutka, a w telewizorze to pani wygląda jak taka wielka, zimna niemra. Więc to był najdziwniejszy i rechotałam strasznie. Ja do tej pory tego nie rozumiem, więc zawsze się zastanawiam i próbuję jakby nie chodzić do telewizorów, żeby tak nie wyglądać jak wielka, zimna niemra. No. Znaczy ja bardzo lubię jakby porządek Niemców i kocham Niemców i bardzo dobrze moje książki w Niemczech się sprzedają, więc tu nic do nich nie mam, tylko pewnie chodzi o właśnie ten mój chłód, o to, że mam farbowane blond włosy, że jestem taka odtąd dotąd jestem czołgiem, tak? Ja myślę, że to bardziej o to chodzi. No i plus ta wielkość, to mi wcale nie pasuje, tak? Czy jak zapytam o lęki takie autorskie, są jeszcze w pani, czy może to już ten rodzaj takiego nasycenia? Jest troszkę pani jak taka, przepraszam za określenie, tłusta kotka, czyli już obrośnięta w sławę, w sukcesy. Czy są jakieś lęki? Znaczy, jest ich jeszcze. Tłusta kotka to niedosłownie oczywiście, bo widać przecież. Jest ich jeszcze więcej niż na początku. Znaczy, cały czas mi się wydaje, że ja dopiero się uczę pisać, że nic nie umiem, że nie jestem w stanie skończyć powieści. Ci ludzie, którzy są ze mną blisko, wiedzą, że jak mam zapaść albo... Najgorsze są takie momenty, tak jak teraz, że ja jestem w zapisie, a wchodzi promocja mojej książki, muszę udzielać wywiadów i muszę wychodzić z tej fabuły i iść do jakiejś stacji albo rozmawiać z dziennikarzem o książce, która jest stara, a ja w ogóle jestem w sercu, w głowie, w zupełnie innej opowieści i mam po prostu taki kisiel w głowie, wobec czego później, więc oczywiście się spinam, staram się zamknąć tamto i skupić się na tym, co było w tamtej książce, o której teraz mówimy, która wyszła, ale kiedy wracam do domu, to bardzo często się zdarza, że wybijam się totalnie z takiej przestrzeni twórczej, to jest bardzo trudno wrócić z tymi samymi emocjami. I na przykład w przypadku tej książki przez tą cholerną promocję, która teraz trwa, musiałam ją dwa razy czytać całość, to jest męczące, bo to nienawidzę już tej książki. Już po prostu wszystko mi się wydaje, że kwalifikuje się do kosza. I wtedy właśnie przychodzą takie myśli, że ja nic nie umiem, że wszyscy oni, moi konkurenci, ci wszyscy rywale z tych półek księgarskich, to oni umieją, a ja nic. Wtedy mi się przypominają te wszystkie krytyczne uwagi czytelników i tak dalej i sobie myślę, że no czas z tym skończyć, tak? Może to jednak czas z tym skończyć, może pogódźmy się z tym faktem. I strasznie mnie śmieszy, jak pani mówi takie rzeczy, że ja obrosłam w piórka, no po prostu dla mnie to byłaby... Nie, ja zapytałam, czy tak jest, Nie, no bo... Myślę, że gdyby tak się zdarzyło, to czas byłby odchodzić na emeryturę, to bym już nie była w stanie napisać ani słowa. Dlatego, że praca nad opowieścią to jest proces twórczy, który jakby wymaga ode mnie generowania energii. Ja nie mogę być jakimś bufonem, snobem, człowiekiem, któremu się wydaje, że jest Bóg wie kim, ponieważ to w ogóle nie ma znaczenia, kim ja jestem i czy ja mam sukienki, czy ja jeżdżę konno, czy mam przyjaciół, czy jestem samotnikiem. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. W tym momencie tu i teraz trzeba się skupiać na opowieści, ponieważ ważni są bohaterowie i to, jak prowadzimy akcję. I czy ja mam coś do powiedzenia. Bo wie pani, no, jak okaże się, że ja się skupiam na sobie, a nie na historii,
to będzie oznaczało, że ja już nie mam nic do powiedzenia i że zabieram czytelnikowi czas bez potrzeby. A to jest chyba najgorsze, co można zrobić. Znaczy ja sobie tego nie wyobrażam. Ja za każdym razem, jak wychodzi moja książka, jestem zaszczycona i mówię to głośno, bo ja ludziom zabieram jakiś kawałek życia z ich przestrzeni i oni mi go oddają, czytając moją książkę. Poświęcają swój cenny czas, który mogliby poświęcić na wiele innych rzeczy, na randkę z osobą ukochaną, na jeżdżenie konno, na ugotowanie mężowi zupy, na zaopiekowanie się dzieckiem albo na jakieś inne konstruktywne działania, a nie czytanie jakichś moich wymysłów. Mam pytania od widzów, którzy nas oglądają, a właściwie od widzek. Pierwsze, nie wiem, czy dobrze przeczytam, pani Martyna Eleonora pyta, czy ma pani w planach kontynuację ekranizacji serii o Saszy i czy jest szansa na kolejny sezon Żywiołów, bo po obejrzeniu pierwszego czuć niedosyt. To dobrze, jak czuć niedosyt. Bardzo dziękuję w imieniu filmowców. Są planowane ekranizacja wszystkich części. Pandemia nie pomaga, jakby budżety, nie wiem jak to będzie. Wiem, że scenariusze są gotowe. Następny będzie okularnik. Natomiast kiedy to będzie, jak to będzie, to czy nie przesuną tego i nie wejdzie jakiś inny serial zamiast drugiego sezonu o Saszy, nie wiem. Nie potrafię tego odpowiedzieć. Ja proszę o kciuki, sama trzymam kciuki, bo też mi zależy, też bym chciała to zobaczyć. No i to jest dla mnie duży komplement, duży zaszczyt, że ktoś w ogóle wydał tak ogromne pieniądze na ekranizację akurat mojej książki. A jeśli chodzi o kontynuację Saszy, z całą pewnością myślę o tym. Natomiast w tej chwili jakby zajmuję się inną rzeczą i nawet gdybym teraz pisała Saszę, to i tak bym przecież nie powiedziała. A kolejne pytanie. Od czego zależy objętość pani książek? Czy jest to pani wybór, czy jest narzucany przez wydawnictwo? Pani Magdalena pyta. Zależy od historii, którą chcę opowiedzieć. I od bohatera. Hubert wymaga mniej słów, a Sasza więcej na przykład. To jest taki jakby pierwszy z brzegu przykład. Kiedy wymyślam historię, no to wiem na ilu stronach, ile potrzebuję miejsca, żeby ją opowiedzieć. Czy będzie bardzo wielu bohaterów, wątków i wszystkie te elementy jakby sprawiają, że ona staje się grubsza. Ja osobiście bardzo lubię grube książki. Lubię czytać grube powieści. Jakby mi to zupełnie nie przeszkadza. Martwię się o siebie, dlatego że rzeczywistość TikToka, bo już nie mówimy o Instagramie i nawet nie Twitterze, a już Facebook to w ogóle dla dziadów jest. Nie wiem, jak to będzie, czy w ogóle nie okaże się, że ja już się skończyłam, bo ludzie nie chcą czytać takich książek, które mają więcej niż 200 stron. Natomiast ja nie odżegnuję się od tego. Jeżeli znajdę taką historię, która wymaga ode mnie napisania nawet 1000 stron, to zrobię. Bo uważam, że literatura nie powinna być liczona w znakach, tylko od wartości tego, co chce autor powiedzieć. I to wszystko. Natomiast, tak jak powiedziałam, kryminały z serii o Hubercie Meyerze, o profilerze, one są inne. Jakby to była dla mnie duża radość i też taki rodzaj, jak ja nazywam, Hubert to jest takie skerco. Taki żarcik. Fajnie się to pisze, jest szybka akcja, szybki montaż, mniej postaci, te wątki muszą po prostu się zaplatać i to wszystko musi iść za przeproszeniem biegiem, bo Cooper taki jest, jakby też jest mężczyzną, to jest testosteron, jakby zupełnie inaczej działa i tak dalej. Nie wiem też, czy seria o Sasze się nie zmieni, ponieważ tam tetralogia, jakby przestrzeń przejścia Saszy przez cztery żywioły miała swój bardzo poważny jakby początek w jej backgroundzie, w tym skąd ona wychodzi i chciałam opowiedzieć historię pewnej kobiety, która miała bardzo wiele twarzy, jest totalnie postacią zmiennokształtną, jest nie tylko profilerką, jest nie tylko policjantką, ale też jest jej agentką i jakby są elementy szpiegowskie i tak dalej, więc to wszystko, a oprócz tego jest tajemnica, która jest związana z jej historią i z śledztwem z nią związanym, więc jakby taki był zamysł. Niewykluczone, że kiedy do niej wrócę, się okaże, że Sasza już poradziła sobie dzięki czterem żywiołom ze swoją traumą i też będzie się inaczej zupełnie pisała. Ale tego nie wiem i nie mogę powiedzieć, co teraz robię, dlatego że jest jeszcze za wcześnie.
Kolejne pytanie od pani Magdaleny Łapińskiej. Skoro tak bardzo kocha pani Gdańsk, Trójmiasto, muzykę morza czy Bałtyku, to czy planuje pani jeszcze tutaj wrócić w swoich powieściach? Bardzo chętnie, bo ja wracam. Nie wiem, czy moi czytelnicy to zauważyli. W Katowicach byłam w 2010. W Białymstoku byłam w 13, czy nie, w 11. No dobra, zdradzę. Teraz znowu jestem w różnych tych miejscach. Nikt nie musi wiedzieć, rozgrywa się na Górnym Śląsku i to są też Katowice, więc jakby te miejsca, które już poznałam, one w jakimś stopniu rezonują i ja do nich wracam, więc bardzo bym chciała wrócić do Gdańska znowu. No to morze i w ogóle te wszystkie elementy, które są związane, myślę, że tylko liznęłam z góry waszej przestrzeni i bardzo byłoby przyjemnie pokazać coś więcej, więc myślę, że do zobaczenia. Jeszcze nie kończymy, bo mam kolejne pytanie. Pani Zofia Surowiec pyta, czy córka ma inklinację w kierunku pisania? Był taki moment, że się fascynowała tym bardzo. Dobrze pisze wypracowania, ale wręcz przeciwnie. Jakby ma inklinację i myślę, że to odziedziczyła po tatusiu, ma wizualne zdolności i też trochę technologiczne, więc myślę, że jest to zupełnie inny rodzaj percepcji, zupełnie inny. Ja jej też jakby nie przymuszam to i szczerze odradzałabym jej to. No właśnie chciałam zapytać, gdybym miała, no, tak. Cieszę się, że naprawdę nie ma żadnych takich inklinacji totalnie. Ale jednocześnie jest to zawód, który pani lubi. Za co pani lubi pisanie? Wie pani co, no ja właściwie, można powiedzieć, kocham to, co robię. Na wszystkich etapach tego zapisu. Nawet wtedy, kiedy były chude lata i książki się słabo sprzedawały? Wiecie pani, to nie tylko chodzi o zapis czy pisanie książek. Chodzi o to, że po pierwsze wszystkie moje wady nie pozwalałyby mi na przetrwanie w zdrowiu i życiu, na przykład w jakiejś korporacji albo w jakimś miejscu, gdzie jest hierarchia. Ja po prostu pewnie by mnie wyrzucili albo bym narobiła problemów, albo oni by mieli do mnie żal albo coś tam jeszcze. A pracując sama, gdzie mam wpływ na wszystko, czy przegram, czy wygram, czy to są moje własne wojny, takie moje osobiste wyzwania. Kocham po prostu jakby zdobywanie nowych informacji, inspirowanie się rzeczywistością i obserwacje ludzi i znajdowanie jakichś takich case'ów, które można wykorzystać w fabule do intrygi. Jakby zawsze to miałam, zawsze pytałam dlaczego, w ogóle byłam nie do zniesienia w tym, jakby to mnie interesowało, po prostu to jest organiczne. Potem jakby uwielbiam ten proces zapisu, chociaż go nienawidzę, ale uwielbiam, kiedy wygrywam, czyli kiedy udaje mi się to skończyć. To jest po prostu tak, jakbym się wspięła na skały, więc to też kocham. Uwielbiam oczywiście ten moment, kiedy ludzie mi mówią, że nie wiem, nie spali całą noc, albo książka wychodzi, jeszcze jej nie ma na rynku, jest przedsprzedaż, ludzie już ją kupują. No po prostu to jest tak cudowne, w ogóle żyje się dla tej chwili. Taka jest prawda, znaczy po prostu... No to jest tak przyjemne, kiedy ludzie piszą do mnie listy, bardzo miłe, że coś te książki odmieniły w ich życiu, albo ktoś był w szpitalu i dzięki tej książce zapomniał o swoim złym samopoczuciu, o chorobie, o czymś tam. Albo nie wiem, ludzie piszą, że bohater odmienia ich życie, bo coś zrozumieli. No to są tak piękne rzeczy. Nie wiem, czy którykolwiek zawód pozwala na tak szeroko doświadczać satysfakcji. Poza tym nie ma pani szefa. Nie ma pani szefa. Ja jestem najgorszym szefem. Jestem tyranem, dyktatorem, złym generałem i w ogóle terrorystą. Więc jakby. A jednocześnie też się czasem rozpieszczam, tak? Jakby, bo to nie jest tak, że tylko się dręczę. Cała jestem zadowolona, kiedy mi się uda. Jestem przeszczęśliwa. Z każdą kolejną książką mam cały czas, właściwie nawet jeszcze większą satysfakcję, że mi się znowu udało. No i. I mogę to robić do śmierci, tak? To jest tak, że nie ma znaczenia, jak ja będę wyglądać. Będę miała 80 lat, będę siedziała w piżamie, zrobię sobie koka i może będzie mi oko latało, ale generalnie będę mogła pisać dalej, tak? Jakby są ludzie, którzy, nie wiem, aktorzy albo ludzie, którzy pracują fizycznie, nie wiem, gdzieś na budowie,
coś mu się stanie z ręką i on po prostu już nie może tak pracować i ma złamane życie. Albo moja matka, która kochała to, co robiła, ale z tego powodu też zapadła na nowotwór i jakby musiała to zostawić i to było trudne, więc jakby, a ja mogę to robić całe życie, nie? Tak zamierzam w każdym razie. Już dwa ostatnie pytania od naszych widzów. Od pani Agnieszki, w jakim mieście na świecie chciałaby pani osadzić nowego bohatera, którego kiedyś pani wymyśli? To chodzi już o świat. Rozszerzamy bondę na całą kulę ziemską. Ale to pani mi się podoba, proszę ją pozdrowić ode mnie. Teraz jakbyśmy były na żywo, to ja bym ją pozdrowiła i może bym nawet poszła ją przytulić, bo mam dokładnie taki pomysł i już... Ale wiem, jesteśmy na żywo, aha, tylko że rozumiem... No tak, jesteśmy na ekranie, nie mogę tej pani przytulić, ale przytulam panią wirtualnie, gdziekolwiek pani jest. Jest takie miasto i to jest Paryż. I to już jest postanowione. Ale dlaczego? Kiedy? A może pani powiedzieć dlaczego? W dwóch zdaniach chociaż, króciutko. Będzie w dedykacji posłowi. Dobrze, i ostatnie pytanie. Wracamy do Trójmiasta, jakżeby inaczej. Pytanie, czym ujęła panią Gdynia, że tam właśnie umiejscowiła pani akcję Czerwonego Pająka? No, na pewno estakada i te dinozaury zielone, mówię o tych suwnicach, o tych kolorowych, ten widok portowy, no w ogóle, jak nawet teraz zamówię, to mam dreszcze. To, że tak wiało, że tak naprawdę piździło na maksa i w ogóle to było ten zapach morza, nie wiem czego właściwie, no, ale ten port. I to było dla mnie fascynujące, że to jest tak młode miasto. No, jak ja tam byłam, to pamiętam, nie wiem, czy ja coś nie przekłamuję, ale 100 lat miało. Tak? Jakby po prostu wiek, jeden wiek i powstało coś takiego, coś tak niesamowitego. W ogóle samo powstanie tego miasta było dla mnie... Jak tego słuchałam od ludzi, od przewodników, od miejscowych, od wszystkich ludzi, którzy mi tam pomagali wtedy to zgłębiać, to dla mnie to było fascynujące, ponieważ ja w głębi serca gdzieś tam czuję się takim odkrywcą i zawsze chciałam być. W ogóle nie wiem, no, mogłabym obserwować gwiazdy albo budować mosty, albo suwnice, albo coś robić w porcie, ale głównie chodzi o to, żeby coś odkrywać, żeby jakby to było coś takiego, co po prostu... I kiedy oni jakby to miasto zbudowali, no to jest to jakiś rodzaj początku, który jest magiczny i wystarczyło 100 lat, żeby to tak urosło, więc naprawdę muszę chyba zmienić moją naklejkę i zamiast kocham Gdańsk będzie kocham Trójmiasto, ale taką dostałam, Gdańsk się postarał, tak? No nie, Gdynia i Sopot słuchają. I teraz już ostatnie... Jak dostanę jeszcze dwie, to dokleję. Ostatnie pytanie ode mnie i właściwie tak teraz pomyślałam o tej miłości do Trójmiasta, że właściwie zapomniałam, co chciałam powiedzieć, ale na pewno czekamy tutaj na panią i na spotkania takie, no już, żeby można było porozmawiać w cztery oczy, wziąć autograf zwyczajnie. Ja myślę, że pani też czeka. Sądzi pani, że to wróci? Bo ja boję się, że to już tak zostanie, że wszyscy będziemy na takich Zoomach i tak dalej. Nie tracę nadziei. Okay. I to ostatnie pytanie, przypomniałam sobie, nie jest ze mną tak źle. Już kim chciałaby być Katarzyna Bonda, gdyby nie była pisarką? Nie, ja nie zmieniam. Mi się podoba. Ja bym chciała być dalej pisarką. Jakby była druga szansa, to bym w ogóle bym nic nie zmieniła. Nic. Nic, żadnego z elementów przebiegu mojego życia. Nic. Uważam, że jak patrzę na to wstecz, to jest taki naprawdę bardzo piękny proces i każdy z tych elementów doprowadził mnie do tego miejsca, w którym jestem, a to jest moment szczęśliwy. Znaczy ja po prostu nie wyobrażam sobie innego życia. Jakby pani mi to zabrała, to ja nie wiem. To byłoby mi smutno. Z generałem nie zamierzam w ogóle walczyć, z generałem Bondą. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i nieustająco czekamy w Trójmieście już na przyjazd pani. Do usłyszenia, do widzenia. Ja dziękuję i pójdźcie za mnie nad morze i popatrzcie, poćwiczcie akomodację i wtedy pomyślcie o mnie, dobra? No. Dziękuję bardzo. Ciao.